Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się stało z naszym miastem, a właściwie co zrobili z nim turyści. Poruszymy najważniejsze problemy, jak zmienia się miasto przez falę turystów, która właśnie zalała naszą przestrzeń. Cześć, jestem Magda i jestem architektem i urbanistą i w swoich social mediach zajmuję się tłumaczeniem tego, jak się robi miasto. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie wycieczka do Lwowa, którą ostatnio odbyłam ze znajomymi z Klubu Jagiellońskiego. Zauważyliśmy, że Lwów tak naprawdę teraz wygląda jak Kraków sprzed 20 lat i widzimy tam pewne zaczątki tych procesów, które już mają miejsce w Krakowie. Co to znaczy? No cóż, nie ukrywajmy, że teraz Stare Miasto jest nie do życia. Nie ma tutaj praktycznie żadnych lokalsów, nie ma ludzi, którzy chcieliby tutaj spędzać czas. Jest drogo, nieprzyjemnie, w ogóle nie krakowsko. Centrum jest oddane turystom. Czy to samo stanie się we Lwowie? Zobaczymy. Zastanówmy się jednak, co tak naprawdę stało się z Krakowem. Kraków przeszedł dwa najważniejsze procesy. Turystyfikację i gentryfikację. Te dwa trudne pojęcia to nic innego jak podwyżka cen i wyludnienie centrum przez tych, którzy tutaj mieszkali od dawna. Centrum, jak już wspominałam, jest oddane turystom, ale ten proces nie jest taki przejrzysty i ma wiele wątków. Na początku te procesy wydają się być ok, no bo chcemy jakoś tam tego klienta nam przyciągnąć, chcemy być dla niego atrakcyjni. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy tracimy swoją lokalną tożsamość właśnie na ten koszt. Czy obecnie chcemy przebywać w centrum Krakowa? Właśnie z lokalsami nie jest to taka prosta sprawa. Z jednej strony rynek to nasza perła i to, co chcemy eksponować. Z drugiej jednak nie mamy tutaj takich miejsc, w których byśmy chcieli przebywać. No i to jest właśnie efekt turystyfikacji. To jest właśnie to, że na przykład cała Szewska wygląda jak każda inna ulica. To samo zresztą z Floriańską. Tak wyglądają najważniejsze ulice wielkich miast i tak samo stało się tutaj w Krakowie. Turystyfikacja ma również inne objawy. To również wzrost cen, nie tylko usług tak zwanego koszyka podstawowego, ale również czynszów. Bardzo mało osób teraz mieszka w centrum Krakowa. Nic w sumie dziwnego, no bo kto chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jest głośno, brudno i tak naprawdę nieustannie trwa impreza. Odnowione kamienice wyglądają ładnie z zewnątrz, ale w środku nie mają aż takiej wartości, ponieważ większość mieszkań to Airbnb lub hotele. Nic innego się nie opłaca tutaj tak naprawdę robić i naturalnym procesem było to, że ludzie po prostu się stąd wynieśli. Mieszkanie w centrum stało się po prostu trudne, ponieważ centrum jest miejscem, w którym przelewają się turyści. Dla miasta to również problem, ponieważ oznacza to wzrost opłat za infrastrukturę i utrzymanie czystości w tym miejscu. Jeżeli nie ma lokalnych mieszkańców, nie ma kto o tą przestrzeń dbać i dbać o to, żeby ona była niejako nasza. W efekcie bardzo na tym tracimy. Kolejnym aspektem są większe wydatki. Jak udowodniły badania, na wyjeździe chętniej wydajemy pieniądze, ale również korzystamy z zasobów. I tak, nie oszczędzamy ani elektryczności, ani wody. No i wody potrafimy zużyć praktycznie dwa razy więcej niż normalnie. W dobie walki o środowisko ten aspekt wydaje się prawie że kluczowy dla ograniczenia turystyfikacji w miejscu. Niestety widzimy też, że turyści przestają się mieścić w obrębie Starego Miasta, no i szukają nowych miejsc. W związku z tym anihilują, zajmują takie miejsca jak Salwator czy Zabłocie, a także Krowodrze i w efekcie niestety lokalni mieszkańcy znowu wynoszą się dalej, przez co miasto się rozlewa. Czy ten proces ma koniec? Otóż nie ma.
To znaczy ma, otóż nie ma. To znaczy ma, ale nie ma. To znaczy ma, ale w momencie, kiedy miasto silnie wyznaczy tą granicę i zacznie działać przeciwko takiemu procesowi. W historii różnych innych miast, z których możemy się uczyć, wiemy, że tak na przykład działa wprowadzanie opłat za pobyt lub zastopowanie niektórych reklam promujących miasto. Kraków słynie z tego, że przyciąga turystów, ponieważ jest dla nich atrakcyjny. Pytanie więc, jakiego turystę chcemy, albo czy chcemy turystów? No więc tak, chcemy turystów, ponieważ turystyka to dość mocny sektor w działalności Krakowa. Po prostu nie chcemy hałasujących, brudzących turystów, którzy urządzają sobie non-stop wieczory kawalerskie na naszym starym mieście. Jaki turysta jest ok? Rodziny z dziećmi, uczestnicy konferencji, generalnie ci, którzy wiedzą, jak się zachować i respektują naszą prywatność. Respektują to, że to miasto jest również nasze i to jest nasza przestrzeń do życia, w której chcemy się czuć komfortowo. Czy lokalna władza może coś z tym zrobić? To pytanie nie jest takie oczywiste. Istnieje szereg rzeczy, które de facto już zostało zrobione. Mamy coś takiego jak uchwałę krajobrazową, mamy park krajobrazowy Stare Miasto i z tego właśnie korzystamy. Dzięki tym właśnie zapisom nie mamy problemu w obrębie Starego Miasta z tym, że są straszne reklamy, świecące neony i zalew totalnej tandety, przynajmniej wizerunkowo. Wydaje się, że te kamienice są ok, ulice są dość ładne, dorożki są spójne, jest stosunkowo mało meleksów i na pierwszy rzut oka wydaje się to być ok. Jednak z doświadczenia innych miast możemy czerpać inne ciekawe przykłady, na przykład coś takiego jak zmiana reklamy i wizerunku miasta. Jeżeli przestaniemy targetować nasze miasto jako miasto, w którym jest tanio, można sobie poimprezować, a skupimy się na tym, żeby przyciągnąć właśnie bardziej świadomego, bardziej obytego z kulturą turystę, to faktycznie to się zmieni. Zalew sieciówek jednak pokazuje, że stawiamy głównie na tego zachodniego klienta, który do nich przychodzi, bo wie, jaki tam znajdzie smak, dla niego to jest znane i to pod niego zmieniają się te wszystkie lokalne miejsca. Coraz więcej starych, znanych ze swojej krakowskości miejscówek zamyka się tylko po to, żeby to miejsce oddać na kolejną, znaną z całego świata sieciówkę. Jednak mamy na to lekarstwo, bo wiemy na przykład z Lizbony, że miasto może pomagać takim rzemieślnikom, lokalnym twórcom czy lokalnym gospodarzom, stwarzać miejsca, które będą bardzo tożsame z miastem. Możemy starać się o to, by takie miejsca się nie zamykały i podtrzymywały bardzo lokalny klimat tego miasta. No dobrze, no to skoro ta turystyfikacja jest taka zła, to dlaczego właściwie w nią inwestujemy? Dlaczego miasta opierają na niej swoją gospodarkę? No więc, tak jak powtarzam, wszystko jest ze sobą połączone i nic tak naprawdę w tych wszystkich procesach miastotwórczych nie jest ani zero-jedynkowe, ani czarno-białe. Turystyka pomaga zmienić rangę miasta. I tak jak zmienił się Kraków na przestrzeni tych 20 lat, tak teraz może zmienić się Lwów. I właśnie te procesy, początki tych procesów, widzieliśmy na naszej wycieczce we Lwowie. Jak wiemy, turystyka pomaga ekonomicznie wybić się z pewnej zapaści gospodarczej. Stwarza nowe miejsca pracy, sprawia, że miasto zmienia swoje oblicze, swój wizerunek. Dużo inwestorów wkłada swój czas i pieniądze na to, żeby ich nowe miejsca, hotele, restauracje stały się wizytówką. W związku z tym
ulice, kamienice są remontowane, stawia się na poprawę wizerunku tego obszaru. Również kolejnym etapem jest to, że w pewnym momencie zaczyna się zamykać ulice dla samochodów, a oddawać je pieszym. Sadzi się zieleń, sprawia się, że to są przestrzenie, w których ludzie chcą przebywać. Oddaje się tak naprawdę ten klimat taki, jaki był w założeniu tego starego miasta, czyli miasta przyjemnego do spacerowania, do zwiedzania. I to jest jak najbardziej okej. Problemem jednak jest to, że w pewnym momencie właśnie zaczynamy schodzić z tej ścieżki bycia okej na bycia okej tylko dla turystów. I pojawiają się pewne sygnały, że Lwów staje się właśnie niejako drugim Krakowem. Lwów przypomina Kraków sprzed 20 lat. Pytanie jest więc, czy albo właściwie kiedy zacznie zmagać się z tymi samymi problemami, z którymi walczyło nasze miasto. Czy Lwów stanie się jedną wielką floriańską albo szewską, gdzie na każdym rogu czai się Muzeum Luster, panie z różowymi parasolkami albo jakieś sieciówki? Tego nie wiemy, ale mamy wiadomość dla lwowian z przyszłości. Dbajcie o swoją lokalną tożsamość. Stawiajcie na to, co wasze, co prawdziwe, co wiąże się tylko z waszym miastem. Cały Zachód poszedł de facto tą samą ścieżką. Zrobił się globalną siedzibą wszystkich najważniejszych właśnie sieciówek i tak zwanego kiczu. Lwów może wypracować sobie zupełnie inny model turystyczny. Oczywiście dla gospodarki bardzo ważne będzie to, żeby jakoś tych klientów przyciągnąć. Jednak można to zrobić w zupełnie inny, o wiele ciekawszy i bardziej ludzki sposób. Lwów ma okazję stać się pierwszym miastem, który będzie sturystyfikowany, ale w bardzo konkretny sposób. Będzie bardziej lwowski niż każde inne miasto walczące o swoją tożsamość. Dlatego tak ważne jest już na tym etapie myśleć o tym, co i w jakim kierunku się zmienia. Być bardzo uważnym na wszystkie procesy, które zaczynają się już w tym mieście. Do pewnego momentu te zmiany są ok, ale jak już wspominałam, jest pewna granica. Jest pewien moment, w którym należy zwrócić szczególną uwagę, co dalej. Nie można tylko brać pełnymi garściami. Trzeba bardzo uważnie zarządzać tym, co lwowskie. Trzeba brać pod uwagę wszystko to, co się zmienia i nadawać temu specyficzny, charakterystyczny kształt. No i ode mnie to dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do dodawania nas do polubionych, dodawania łapek w górę, jeżeli Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niech lepiej Wam się podoba, bo się stresowałam. I zachęcam Was do newslettera naszego klubowego, do Facebooka, no i do moich social mediów. Znajdziecie mnie pod moim nazwiskiem Magdalena Millert albo Pieing. Pisze się tak jak ciastko, pie i ing jak końcówka. Jestem w różnych miejscach i możecie mnie obserwować. Używam memów do tłumaczenia ciekawych rzeczy. I w opisie jest też link do wszystkich wydarzeń. Bardzo fajnie.